jesteśmy w zasadzie w przededniu oddania do użytkowania trybuny północnej, tej właśnie, która jest za moimi plecami. W dniu jutrzejszym zaczynają się pierwsze odbiory. One potrwają parę dni i ja mam nadzieję, że uzyskamy wszystkie pozwolenia niezbędne do tego, żeby komplet materiałów, jeśli chodzi o oddanie do użytkowania tej trybuny, oddać w przyszłym tygodniu do nadzoru budowlanego. Wspomniał Pan o trybunie południowej. Kiedy możemy mówić o oddaniu tej właśnie trybuny do użytkowania? No ja chciałbym jak najszybciej. No trudno mi powiedzieć, bo tu wykonawca te prace ma łączone także z taką spinką południowo-wschodnią. Chcemy to razem oddać, ale te główne generalne prace powinny być zakończone przed zimą. W trakcie budowy pojawił się pewien problem związany z montażem płyt poliwęglanowych, poliuretanowych na dachu. Czy ten problem był trudny do rozwiązania? Nie, no to był problem techniczny. Został on rozwiązany przy współdziałaniu inżyniera kontraktu. W tej chwili widzimy, że poliwęglan jest zamontowany. No i wszystko wskazuje na to, że na tą trybunę jeszcze w tym rozpoczętym sezonie przejdą kibice i wtedy będziemy mogli przystąpić do rozbiórki trybuny tutaj po lewej stronie, która się znajduje tak zwanej wschodniej. Wchodzimy wtedy, jeśli chodzi o kibiców, na trybunę zachodnią, północną i w następnym etapie chcemy tak zrobić, żeby po zakończeniu rozgrywek, czyli na początku grudnia, firma wykonawcza, Bielska Przemysłówka, przystąpiła do radykalnej, całościowej, szybkiej rozbiórki trybuny zachodniej i przez okres zimowy, żebyśmy już z żelbetami szli w górę. Budowa stadionu swoją drogą, ale to ta inwestycja to też duże przedsięwzięcie infrastruktury wokół, parkingi, dojścia do stadionu. Proszę powiedzieć, jak się nasze otoczenie tutaj bielskie zmieni w tym miejscu? Co do założenia takiego generalnego, my musimy się zmieścić na tej powierzchni, która dotyczyła w całości stadionu tego miejskiego starego. Jedyne, co tutaj ulegnie zmianie, to przepięcie funkcji tych, które były od strony południowej, czyli od ulicy Rychlińskiego. One będą w tej chwili od strony północnej i będą poszerzone drogi ewakuacyjne od strony ulicy Broniewskiego. One będą zrobione no, w tych parametrach, które są wymagane przez Związek Piłki Nożnej. Znajdujemy się na stadionie, to też warto wspomnieć o tych krzesełkach, które widzimy. Kogo to był pomysł z tą mozaiką? Czyli pomysł kolorystyki mozaiki, jak pan to ładnie nazwał, on wyszedł z takiego bardzo prozaicznego rozpoznania tych barw, które dotyczą Bielska. Czyli z samego loga Bielska, z tych flag, które są kolorystycznie opracowane dla bielskich klubów, no plus barwy Bielska jako takiego. Takim jedynym elementem, który by to rozbijał, jest kolor biały, ale biorąc pod uwagę pół roku śniegu w górach dookoła, no to on chyba bardzo pasuje.